No i co się chowasz? Mówił, że nie będzie gadał, będzie gadał. Słuchajcie, ja go tutaj zmuszę. Patrzcie tu, to jest mój kolega. I tak, proszę się przedstawić. Mariusz. Mariusz, kolega. I tak, kurde, czapki sobie nie wziąłem, pójdziemy z drugiej strony. A Mariusz coś takiego ulepi. Słuchajcie, trackera jednoosiowego. To była konstrukcja stacjonarna. Tak, przerobiona. Tylko moim ględzeniem i mamraniem i mówieniem, że co nie da się, co się nie da, Mariusz zrobił z tego tracker. Jednak tak, dało się przerobić trackera, także ja Cię zapraszam do przodu. Powiedz mi tak, pierwsze co, konstrukcja, co tu zostało przerobione, jak to się obraca, nie? Bo jak jest konstrukcja stacjonarna, to dostoi, nie? W miejscu, tak. Bo były supy i były rura na pewno, nie? Kupione. Tak. No i dosztukowane są tutaj podpory pod rurę. Ty, ale na czym? Tu łożyska nie ma, nie? Na czym to się obraca? Łożysko. A jest łożysko, co ty gadasz? Pokaż. Kurde, to jest majstersztyk normalnie. Stosowane rolki od paleciaka. A, na rolkach jest, no to jest mądre. No bo to musi jakiś ciężar przenieść całej konstrukcji. Także już mamy obrót, nie trzeba łożyska, tylko na rolkach to wisi. Super, jest po dwie rolki. Tak jest, im większy ciężar, temu nie przeszkadza, bo on dalej jest sparty na rolkach i nic nie trze, tylko się kręci, tak? No, bo to wcześniej było sparte na krawędzi, nie? No to przedtem było na stryż, na sztywno tak naprawdę, nie? Zrobione, żeby to się nie obracało. Była możliwość zablokowania, przystawienia kąta na śrubie. A było jedna tak. Możliwość? A, no, ale to było ciężko. Nie? No to tak, no i trzeba było chodzić, kombinować, tak, nie? I dokręcałeś śrubę i kontrolowałeś to wszystko. Powiedz mi, czym to jest teraz sterowane, bo tu widzę, że tak profesjonalnie jest i wiatromierz, i jest, co my tu mamy? Czujnik poziomu naświetlenia, nie? Światła. No, czyli fotooptyczne sterowanie. Tak. Fotooptyczne sterowanie. Sterownik. Skrzynkę pokażę, w środku nie otwarta. Tam jest tajemnica, jakby co. Tak. I steruje to siłownikiem. Tak. Tu mamy siłowniczek. Ze zwykłej bramy. Ze zwykłej bramy, ale jest coś przerobione. Co tam jest przerobione? Przerobione jest mocowanie wewnątrz z plastiku, aby to przeniosło. Czyli tulej... przeniosło po prostu. Tulejki są wymienione z plastikowych na mosiężne, żeby ich szlak nie trafił pod obciążeniem. Żeby wytrzymało ciężar podmuchu powietrza, nie? Tak, podmuchu wiatru, bo tak, tutaj mamy jeszcze dodatkowo. To nie jest do bicia nikogo. To jest zrobiona przeciwwaga celowo. Żeby właśnie panele... odciążyć wszystko i żeby panele na płasko były bez obciążenia. On co chwilę coś szuka. Co chwilę coś szuka, kombinuje, szuka. Także panele mamy centralnie na środku, a dodatkowo to są bifacjale. Tak. Tylko powierzchnia jeszcze nie wykorzystana pod bifacjal. Kiedyś była folia biała. Była folia biała. I dawało. I dawało. Dawało powera. Aż sterownik się podniósł. Dawało powera, bo to jest pod na razie grzanie tylko CWU przez sterownik solarny, ale pomalutku tworzy się tutaj też magazyn energii, o którym może kiedyś będzie, a może nie będzie. Na razie to jest taka cichosza, że tak powiem. I zobaczcie, da się, bo Mariusz mówił, że się nie da, że on nie umie, nie potrafi, ale pomału, po trochu, no z taką motywacją, że się da, że stworzył, bo jak zaczął, zobaczył, że jest, no, jest możliwość, no to zaczął cisnąć dalej. Ciśniemy dalej, także woda ciepła na zbiorniki. Ty właśnie, ty tym teraz grzejesz. W tej chwili jest 460 litrów. 440. To w jednym zbiorniku, dwóch zbiorników, tak? Dwóch zbiornikach. Ale jest jeszcze trzeci zbiornik. Litrowym. Trzeci czeka na podłączenie. Czeka na podłączenie, ale bo brakuje. 300-litrowy. Bo brakuje. Nie dajesz rady wykorzystać tyle tej wody, że to szybciej nagrzewa, jak wykorzystujesz. Tak, zgadza się. Zgadza się. Także trzeba kolejny zbiornik uszkodzić. Za wydajne źródło, za wydajne. Aczkolwiek zapas przyda się w dni poza pogodą. Nie? A dodatkowo tu jeszcze jeden panel czeka na montaż, tylko trzeba konstrukcję przerobić. No niestety. Znowu, to tak jak u mnie, wieczne przerabianie, wieczna przeróbka, wieczna kombinacja. Wieczna praca przy tym. Także słuchajcie, da się niedużym kosztem. Bo koszty raczej mojej konstrukcji tego wszystkiego plus minus kosztowało, ale nie pamiętam w tej chwili. No ale przerobienie dużo cię kosztowało? Gotowca? Nie. Nie, bo to co? Dokupienie siłownika, dorobienie rolek, dorobienie uchwytu. No i sterowanie, ale dzisiaj sterowanie to no, nawet za 500 no, zł ogarnie fotooptyczne. Do wiatromierza zastosowany jest, tak jest uchwyt do anteny. Tak, a tak jak w moim przypadku nawet można zrobić sterowanie za 50 zł zegarowe. I też tak. W tym przypadku będzie działało, na takim siłowniku też będzie działało. Oczywiście. I nie będzie z tym problemu. No, Mariusz idzie z duchem czasu w przeciwieństwie do mnie i on już ma full automat. Mi się podoba tak jak jest. W jednym przypadku jednak ten automatyczny mi się wydaje, że lepiej się sprawdza, bo tu jest mniej tego całego obrotu. Tak. I na tym siłowniku źle by to było po prostu... No ja mam sterowniki, co minutę musi iść. Tak. No to minutę to by, wiesz, cały siłownik by zamknęło, ruchu, wiesz, a ja przekładnie 1 do 210 i... No i wtedy to zapierdziela. Tak. Także obejdziemy jeszcze w koło te ładne bifacjalki. A bifacjale takie same jak u mnie, bo to są 400. Tak, tak. Identyczne. Z tego samego źródła, że tak powiem. Także wiem, że to daje, że to potrafi ponad 13 amper cisnąć, dlatego sterownik nie wytrzymał. Bo on chyba jest ze 13 amper. I chyba dostał za dużo. I zobaczcie, bardzo fajny temat. Ty, a co to tutaj, jak ty masz jeszcze? Bo tu, tutaj masz i tutaj masz. To na było, ten, to księżyca pilnuje? To było wcześniejsze. Ale czego tak było? Paneli. No nie miałem dorobionego po prostu. No i widzicie, no ja nie wiem, nie umiem, to sobie w międzyczasie jeszcze zrobię fotooptyczne sterowanie dodatkowe, nie? Tak. To jest taki nie wiem, nie umiem, a w międzyczasie sobie coś tam dolepię. Tak. Oczywiście. Ale fajnie, powiem wam. No, szkoda, że tam nie możemy pozoglądać. Czy pójdziesz po kluczach? Pokażę co w środku. Boisz się? Boję się. Boisz się? No to dobra, jak się boisz, bo to tak zawsze jest, jak jest ładna skrzynka, to w środek, tak mówię, tak napchane, drzwiczki zamknąć i... Pomyślimy. Pomyślimy, no to może następnym razem. No. Także co? Temat fajny, można. No miejsce, ja mówię przy takim trackerze miejsce, ale jak postawicie zwykłą konstrukcję, to tak samo wam miejsce zajmie. A tutaj już wam to daje, no 2 panele tak naprawdę mniej, tak mniej więcej wychodzi z moich obliczeń. Jest wiatromierz, w razie czego. Były już jakieś akcje? Nadążył, nie nadążył? Były. Były? Były, ale nadążał. Nadążał, czyli tak się poskładam. No bo tu... się kładł ładnie. Wiem, no one najgorzej właśnie jak się położy mają najgorzej, bo jednak jak leży na płasko to on szuka wtedy, nie? W każdą stronę, nie? Nie, one jak się położy to się blokuje. Aha, blokuje. On ma pozycję bezpieczną. Aha. Czyli do końca silnika dochodzi, tak? Przy przekroczeniu zadanej prędkości on... układa się na płasko i jest zablokowany przez okres czasu zadany i mierzy cały czas prędkość wiatru. A to ja wiem, tylko mi chodzi o to, że on ma swój luz, nie, na przykład tak, silniku, tak, czy naczyń, no to jednak się buje. Nie jest sztywny. Nie jest sztywny jednak, bo... Może to jest zaleta, może i wada. To... No to tak jak to się giba, to też jest dobre, bo sztywność no, też uciekają te wibracje, to wszystko. Tak. Ale tu nie ma, tutaj wszystko pousłaniane jest, także w miarę tutaj wiatrów tu nie ma. Czasem się... Oj jest. Mówisz? Okazuje, że powywracało. Widzicie, no fasola nie wytrzymała, tracker dał radę. Także konstrukcja mocna. A mi zaraz ręka odpadnie, ale to szczegół. Także to będę przedłużał. Da się? Da się. Da się. No Mariusza jeszcze kiedy wpadnę. Coś. Jak już podepnie to pod inny magazyn, bo dołożę jeszcze baterii, to zobaczymy. Tak. Także tyle. Ja was pozdrawiam serdecznie. Szczęście, zdrowia, pomyślności. I dużo słońca. I dużo słoneczka. No słoneczka życia. Dawno nie życzyłem słoneczka, ale... Lecimy. Ostatnio gorąco, to mi się nie chce. Deszczu szukam. Szczęścia, zdrowia.